Zapraszam dzisiaj na początek Gosię, aby podzieliła się z nami tym, co Bóg położył Ci na serce. Zapraszam Cię. Chciałabym, żebyśmy przeczytali sobie z 5 Księgi Mojżeszowej, 33 rozdział, werset 12. I pisze tutaj tak. Ulubieniec Pana bezpiecznie mieszka przy Nim. Osłania Go przez wszystkie dni, a w ramionach Jego przebywa. Ten werset to jest obietnica, którą Bóg złożył w sumie dla Beniamina, ale ona dotyczy również każdego z nas. Sprawdziłam sobie, co oznacza słowo ulubieniec. Według słownika języka polskiego jest to ktoś, kto jest bardzo lubiany i wyróżniany przez kogoś. Niektóre z synonimów tego słowa to beniaminek, oczko w głowie, pupil, wybraniec, faworyt. Czyli w sumie same takie słowa, które wskazują na to, że jesteśmy kimś szczególnym, tak? Nie jesteśmy byle kim. Co to dla nas znaczy? To znaczy dla nas to, że Bóg tak jest dla nas jako swoich ulubieńców. Nie tylko to, nazywa nas także swoimi przyjaciółmi. Ewangelii Jana 15:15 czytamy. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Tak jak mówiłam, jest to po prostu wspaniałe, że jesteśmy przyjaciółmi i ulubieńcami Boga. Obiecuje nam On, że przy Nim możemy czuć się bezpiecznie. Możemy być ukryci w Jego ramionach. Biblia zawiera w sobie wiele Bożych obietnic dla nas, zwłaszcza Księga Psalmów jest taką księgą, która jest pełna takich obietnic. Pozwoliłam sobie wynotować kilka wersetów z tych psalmów. Psalm 27:5. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. 10 werset. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Psalm 32, 8 werset. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Psalm 37, 5 werset. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Werset 23-25. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga Mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Psalm 60. Werset 14. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze wrogów naszych. Psalm 91. Znane nam wszystkim słowa od 3 do 7. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i pukleczem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. I tak jak mówiłam, to jest zaledwie nawet nie jedna setna tych wszystkich obietnic, które zawiera Słowo Boże odnośnie nas. Gdybyśmy chcieli tu teraz wszystkie przeczytać, brakłoby nam czasu. Myślę, że te kilka wersetów już wystarczająco pokazuje nam, że jesteśmy dla Boga faktycznie ulubieńcami, faktycznie przyjaciółmi, faktycznie kimś ważnym i że rzeczywiście możemy czuć się z Nim bezpieczni. Pan Bóg ma dla nas to, co najlepsze, jest z nami zawsze, wspiera nas, ochrania, otacza swoją miłością. Nawet w trudne chwile możemy być z Nim bezpieczni. Przechodzimy to razem z Nim, tak jak mówi słowo psalmu 23.
Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Mamy też obietnicę w liście do Filipian. 4,19. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale Chrystusie Jezusie. No i wiecie, żeby tak nie było sztywno, to chciałam wam powiedzieć przy okazji coś z ostatnich dni. Jak wiecie, mój samochód jest taki stary, no i miał obiecane, że w przeglądu nie przejdzie. Więc tutaj już wpadałam w panikę do pastora, bo no zapisałam, co będzie, jak będzie, no bo wiecie, to jest podstawa, jak przyjeżdżać i tak dalej. No i z pastorem sobie w nocy pisałam i przyszedł mi taki głos, usłyszałam. Idź, zrób przegląd. No ja się roześmiałam, jak mam iść zrobić przegląd, przecież taka lista jest rzeczy do naprawy, przede wszystkim ta rdza, te dziury i tak dalej. Wyśmiałam się, powiedziałam, nie będę szła robić przeglądu. Idź, zrób przegląd. I tak chyba 3 razy. No i tak z tym zasnęłam, oczywiście, że nie pójdę, rano wstałam, zrób przegląd. No dobra, siadłam, pojechałam na ten przegląd. Wiecie, no ten sam gość, który poprzednio mi mówił, że absolutnie mi przeglądu szkoda nie przejdzie, podbił mi ją bez niczego, dziur nie widział, w ogóle rdza mu nie przeszkadzała. Ale wiecie, co było najwspanialsze w tym wszystkim, że faktycznie Bóg zachował mnie od śmierci, bo nie było hamulców w tym samym. I gdybym bez przeglądu pojechała dzisiaj, mogłabym być spalona tak jak ten samochód, co widziałam tutaj. Po prostu już w samochodzie no, skończyły się hamulce. On jak to zobaczył, to zbladł, jak w ogóle przyjechała na ten przegląd. Zrobił mi te hamulce bez pieniędzy, wiszę za tą naprawę. Ale mam zrobione, mam bezpieczny samochód, którym mogę jeździć, na rok podbity. Więc faktycznie doświadczyłam po raz kolejny, że faktycznie Bóg zaspokaja potrzeby. No, ciężko mi jest to wierzyć, przyznaję się bez bicia, a jednak po prostu Bóg co chwilę mi to pokazuje i dlatego się to z wami dzielę, bo nie wiem, może wy tak macie, że ufacie Bogu bez problemów, tak? Ale ja wiem, że nie zawsze jest to łatwe, zwłaszcza w nocy, wieczorami przychodzą różne myśli i wtedy no, możemy, patrząc na Boże obietnice, ufać Bogu i możemy oddawać Mu chwałę. I na zakończenie, żeby już was nie zanudzić na śmierć, chciałam was zachęcić do uwielbienia Boga, ponieważ naprawdę za to wszystko, co czyni dla nas. Też znanymi słowami z psalmu 103. Wersety od 1 do 5. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca życiem, On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak młodość Twoja. Amen. Postańmy i oddajmy Panu.